Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dzisiaj kolejne porównanie, detailing versus detailing, czyli TFO versus double foam. I tak jak widać, zebrały bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Tu większych różnic nie zauważyłem. Z czym praca, jeżeli chodzi o pracę tymi produktami, no to double foam jest przyjemniejsza. Mniej oleista, niestety krócej posiedzi. Całkiem fajnie zbierze z oprysku i bardzo przyjemnie pachnie. Kolorystycznie są podobne. Jeżeli chodzi o konsystencję, TFO jest bardziej oleiste moim zdaniem. To tak wygląda, jakby były te same piany, z tym, że do TFO może dodany wodorotlenek sodu, a w double foam tego nie ma. Może to jest ta różnica. I dodany aromat na przykład. Ja tylko tak sobie kombinuję. Bo kolorystycznie naprawdę, jeżeli chodzi o konsystencję płynu, to jest zbliżona na maksa.
gdzie, powtórzę się, TFO jest bardziej oleista i zdecydowanie, czy zdecydowanie, no lepiej zbiera i trochę dłużej leży, trochę dłużej leży. Osobiście, jakbym miał wybrać między tymi dwoma pianami, wybrałbym Double Foam. Dlaczego? Z tego względu, że nią się przyjemnie pracuje, jest zapach. Czujesz ten zapaszek, taka, mam wrażenie, że, kurczę, nie wiem, sprawia wrażenie takiej przyjemnego produktu, o, przyjemnego produktu w użytkowaniu. Ale wiadomo, jak to z TFR-ami, czyli tutaj w tym przypadku TFO, to są mocarze. One mają spełnić swoje zadanie. Nie mają być milusińskie. Mają zebrać jak najwięcej brudu później do mycia właściwego, więc TFO oczywiście robi swoją robotę, ale ja osobiście, mnie przyjemnie pracuje się Double Foam. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!